W RMF FM i na rmf24.pl minister finansów Mateusz Szurek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chcieli się pan w rolę przedwyborczego świętego Mikołaja? Ale To nie jest nigdy rola ministra finansów. Chociaż mogłaby być kusząca dla ministra finansów. To zawsze jest kusząca rola, ale to zupełnie nie ta, nie, nie ta branża. Pytam, nie, nie, nie. dlatego że mam takie poczucie, że pół biedy, że opozycja, ale też, że partia, partie rządzące i pani premier tego właśnie będą od pana w najbliższych miesiącach oczekiwać. Będą oczekiwać, ale także oczekują by podstawowego wykonywania mojej pracy, to jest zmieszczenia tych kierunków pracy działań rządu w ramach rygoru budżetowych. I to jest zawsze rola ministra finansów. No tak, ale te rygory zawsze można troszeczkę poluźnić, powiedziałbym panu wzorem tych, którzy chcą właśnie rozdawania. W ramach obowiązujących reguł zapisanych w ustawie o finansach publicznych i w ramach rozsądku budżetowego. To, to się zawsze sprawdza. Najpopularniejszy pomysł tej kampanii już teraz to podniesienie kwoty wolnej od podatku. Pan jest za? Za każdym razem, kiedy słyszę, że kwota wolna od podatku jest w Polsce niska, bo przyzna pan, że jest niska? To przypomnę również, że po pierwsze przeciętne podatki płacone przez, przez Polaków to jest połowa nominalnej stawki, 18% płatników płaci zerowy podatek, a 30% ponad dorosłych Polaków w ogóle nie płaci żadnego podatku. No więc to, to daje pewną perspektywę w, dla tych, którzy twierdzą, że kwota wolna od podatku jest niska, bo to jest jeden element wycineczek naszego systemu podatkowego. Czy uważasz, czy jakiejś tej kwoty wolnej? Uważam, że jest to jakiś fetysz kwoty wolnej, dlatego że jest to kawałek wcale nie najważniejszy systemu podatkowego w Polsce. Te kraje, które mają wyższą kwotę wolną, mają kilkaset razy wyższą płatki od nieruchomości. Chcemy wprowadzić podatek katastralny natychmiast w zamian za wyższą kwotę wolną? Proszę bardzo, no to, tak może... to, to, to chyba nie jest. Te, tego, już, tego już nie słyszymy. Ale to tym bardziej może, skoro to jest fetysz, to właśnie oswoić ludzi z tym fetyszem i, i dać te, podwyższyć tę kwotę wolną, żeby sprawdzili i zobaczyli, czy tak naprawdę ta kwota wolna im jakoś rażąco podniesie dochody? Razem z obniżeniem wydatków publicznych, czy razem z, z podwyższeniem innych podatków? No to, to nie jest, to, to, tak nie, to tak nie działa, a tak, yy, tak to funkcjonuje w krajach, gdzie ta kwota wolna jest wyższa. Czyli marzeniom o yy, podwyższeniu tej kwoty wolnej od podatku snutym przez partie rządzące i partie opozycyjne mówi pan absolutnie nie? W wszystkie zmiany, które są czy będą dokonywane w podatkach na przykład na 2016 rok, one będą się mieścić w regułach budżetowych i regułach a, wytyczonych no, przez ustawę o finansach no dobrze, publicznych, tej... a, więc, a więc regułę wydatkową. A w tejże regule może się zmieścić podwyższenie kwoty wolnej czy nie? To wszystko zależy od skali, wszystko zależy od tego, co robimy z wydatkami, I, ale pozostaje też kwestia, o której rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, mianowicie co chcemy osiągnąć przez zmiany w podatkach. Jakie są wady polskiego systemu podatkowego, i ja bym wskazał dwie. Jedna to jest wyjątkowo niska progresywność, która, czyli, czyli coś takiego, że w, dla osoby średnio zarabiającej, czyli lepiej zarabiającej, podatki są bardzo, bardzo niskie i składki w Polsce w porównaniu do wszystkich. Krajów rozwiniętych. A jednocześnie one nie są aż takie bardzo niskie dla osób mało zarabiających. I to jest jedna wada systemu, a druga jest taka, to jest rozstrzelenie wysokości obciążeń składkowo-podatkowych pomiędzy różnymi rodzajami świadczonej pracy. Panie ministrze, ale gdybyśmy odegrali scenkę, ja jestem panią premier, pan jest tym, kim pan jest, i przychodzę do pana i mówię: Panie ministrze, no w, w, w tym sezonie politycznym obowiązuje nas pogoda na podwyższenie kwoty od, wolnej od podatku. O ile możemy to zrobić? No, to ja, bym za, to, to ja bym raczej skłaniał się ku. czy zachęcał panią premier do, do trochę innych rozwiązań niż kwota wolna. podatku, który jest tępym instrumentem, to znaczy drogim i niekoniecznie przekładającym się na te efekty społeczne i, i poprawę systemu podatkowego, tak jak to jest efekty. Podam przykład jeszcze jeden. W 2014 roku zostały bardzo zmodyfikowane ulgi na dzieci. I tym samym dla osób z dziećmi zarabiających wcale nie tak źle, 3000 tysiące na, na osobę z trójką dzieci, takie, takie rodziny nie płacą w ogóle podatku dochodowego. To jest gigantyczna kwota wolna, ale nie dla wszystkich. Czyli tylko, mówi, tylko mówi pan, niektórych. idźcie tą drogą raczej. No, raczej uważam, uważam precyzyjne że... ulgi niż szerokie kwoty wolne. Kolejny przykład. VAT. Dlaczego mamy tak wielki rozstrzał stawek VAT w Polsce? 23... 7, no 8, to, 5. To pan jest ministrem finansów. No to dlaczego w tej debacie dyskusje o, o stawkach VAT zawsze są bardzo, bardzo gorące? No dlatego, że ono, ich celem, teoretycznym przynajmniej, jest, jest poprawianie czy ułatwianie sytuacji gorzej zarabiających. Ale to jest bardzo, znów, tępy instrument i bardzo drogi, dlatego, że poprawia to sytuację wszystkich, zarówno lepiej zarabiających, jak i gorzej zarabiających. To mówi pan kwota wolna, to słaby pomysł, a zapomoga dla biednego emeryta dziennik Gazeta Prawna, ale też pani premier wczoraj sugerują, że jest taki pomysł. Zgodzi się Pan na to? 400 zł we wrześniu dla każdego emeryta tego niżej, zarabia, niżej z niższą emeryturą? O y, konkretach zmian, tak jak powiedziałem, to, jest, to, to, będzie, to są najbliższe miesiące, kiedy je wszystkie poznamy, więc nie będę ich dzisiaj w, y, y, u, ujawniał. Ale, Ale jest taki pomysł, nie, jest, z, z, Zwrócę uwagę na jeden, jeden problem, który mamy z systemem y, y, waloryzacji emerytury i rent. Problem, którym zderzyliśmy się w zeszłym roku pierwszy raz bardzo mocno w przypadku ekstremalnie niskiej inflacji albo deflacji, jak w tym roku, eee, waloryzacja, waloryzacja nawet jeżeli realnie ona nie jest wcale mniejsza niż w czasach, kiedy ona była 70 zł, 80 zł, 100 e, bo przecież zachowuje realną wartość, zwiększa realną wartość świadczeń. E, w takim przypadku one są nominalnie bardzo małe, co jest, e, e, co jest zarówno medialnie, jak i praktycznie e, e, niełatwe do obrony, nawet jeżeli sensowne. Czyli jest pan zwolennikiem takiej zapomogi? To zależy od, same, od reszty systemu waloryzacji świadczeń i tego, co no, czego zaczyna będzie stać w tym i w następnym roku. A stać nas na taką zapomogę? Jaką? Tak, bo ja widzę tu 400... jakieś 400 zł, wielkie wydrukowane na tym na, na pierwszej stronie dziennika 5 Gazety Prawnej. emerytów dostaje 400 zł we wrześniu. Stać Dlaczego 5, dlaczego, dlaczego nie 3, dlaczego nie 2, jaki jest limit? To, to, to wszystko jest kwestia wykalibrowania ewentualnego systemu, ale tak jak powiedziałem, no nie, nie będziemy go dzisiaj, czy ja go dzisiaj nie będę ogłaszał. Zamierza pan wystartować w tych wyborach? Absolutnie nie. Znaczy przygoda z polityką dwuletnia i koniec? No, przygoda z polityką. Polityka ma wiele wymiarów. No, każdy, kto udziela się na przykład w, w lokalnej społeczności, też jest w jakimś mierze politykiem. Pan jest politykiem, e, Ale... bo pełni pan funkcję społeczną, polityczną. Tak? Ale rozumiem, sensie. że kariera to... parlamentarna pana nie interesuje, a jeśli chodzi o karierę rządową, to zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia wyborcze. Tak? Tak właśnie będzie, kariera parlamentarna mnie nie interesuje, nie, nie startuje wybor. Jeśli Grecja ogłosi niewypłacalność i wypadnie ze strefy euro, bardzo nas boleśnie poranią odłamki? Wierzę, że nie. W przypadku tak dramatycznych scenariuszy niczego w pełni nie da się wykluczyć, dlatego tak trzeba prowadzić politykę państwa, żeby być zabezpieczonym na wszelki wypadek. Grecy czują co się święci, wycofują pieniądze z banków albo wyprowadzają je jakoś za granicę. Pan się boi takiego scenariusza i u nas, że ludzie się rzucą do banków, bo nie wiadomo jaka jest sytuacja? no ta sytuacja jest zupełnie inna niż w Grecji. No, no, oczywiście, to, to... my ze strefy euro nie wypadniemy, bo jeszcze do niej nie wyszliśmy. Ze strefy euro nie wypadniemy, bo do niej wyszliśmy. Po drugie wzrost gospodarczy w Polsce jest 24%, a nie minus 20, tak jak w Grecji. Mamy stabilny system bankowy, dobrze skapitalizowany, płynny. Mamy bankowy fundusz gwarancyjny, który zabezpiecza depozyty itd., tak itd. Tak to jest, to złot... jest zupełnie inny świat na szczęście. Ale mamy też złotówkę, która w razie krachu strefy euro czy problemów takich potężnych stref euro solidnie by dostała, prawda? Po na początku tego roku w czasie, kiedy grecki kryzys wkraczał w nową fazę, bywało tak, że złoty się umacniał wobec euro. Polskie obligacje umacniały się, więc to, więc to, to, to pokazuje, że Polska jest troszkę innym, w innej fazie rozwoju, nie jest już krajem rozwijającym, się doganiającym, tylko jest traktowana często jako kraj rozwinięty, który zyskuje na problemach innych. Czyli co, mówiąc wyspiańskim, niech tam w Grecji wojna, a Polska wieś zaciszna i spokojna? Oby tak było, ale żeby upewnić się, żeby na, że, że gdyby było inaczej, to będzie i tak bezpiecznie, to mamy duże zasoby gotówkowe w Ministerstwie Finansów, emitowane obligacje na zapas, duże rezerwy walutowe, płynny, dobrze się system bankowy i stabilną gospodarkę. A jeszcze słuchacze pytają, a co się stało z 6,27 miliardów euro pożyczonych przez 3 lata temu dla MFW, dla ratowania Grecji? Jest, jest, to, jest to cały czas linia, którą mamy dla MFW, gdyby chciało z tego skorzystać. Ale, ale nie pożyczamy tych pieniędzy Grecji, tylko między Funduszowi Ale pożyczyliśmy A te nie oddajemy. Tak, nie, nie, nie. nie. To jest, to jest jakby pozostawiamy tą możliwość, gdyby te pieniądze były ale potrzebne. Ale na kontach cały czas a Oczywiście mamy na swoich kontach. Jeżeli chodzi o pożyczki, pożyczyliśmy pieniądze Islandii na przykład, która ostatnio zwróciła, na czym Polska zarobiła. Mateusz Czurek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.